Igor Barkowski, mój kolega uniwersytecki, można powiedzieć młody wilczek, co widać nawet po samym obrazie, taki obraz trochę kontrkulturowy i alternatywny. Porozmawiamy dzisiaj o oświeceniu. Oświecenie, które mi się zawsze kojarzyło no, jako taka epoka może mniej interesująca z mojego punktu widzenia. Kiedy rozmawiałem z Igorem o tym, o czym będziemy rozmawiali, to on powiedział, porozmawiajmy o konstytucji. A ja sobie pomyślałem, konstytucja to takie słowo, które dzisiaj jest bardzo istotne. W związku z tym, dlaczego nie? A dlaczego ty tak uważasz? Wynika to z takiego mojego przekonania, że jest to tekst po prostu bardzo ciekawy, pod względem literackim nawet można powiedzieć. To znaczy tam pewne rzeczy są powiedziane w ciekawy sposób i domaga się to po prostu lektury takiej nawet filologicznej bym powiedział. Roboty interpretacyjnej takiej, jaką wykonuje właśnie filolog. Podjąłem taką próbę na zajęciach uniwersyteckich i okazało się, że to po prostu się da przeczytać tak, jak się czyta inne teksty oświeceniowe, czy też wiersze. Igorze, ale to chcesz mi powiedzieć, że dobrze, siedzimy sobie na zajęciach uniwersyteckich, czytamy konstytucję, mówimy, tak jak mówisz, filologicznie, gdzie, co znaczy, dlaczego, i jakie słowa i tak dalej, i tak dalej. I to może interesować twoich studentów, ciebie oczywiście, jeszcze parę osób, ale dlaczego byś w zasadzie pomyślał, że taką konstytucję 3 maja należałoby czytać ogólnie? Dlaczego my mamy ją przeczytać? Dlaczego ona może coś nam dać? Co z tego wynika, z tej konstytucji? W dużej mierze chodziłoby mi o to, że jest to jednak nie taki tekst, który napisał sobie jakiś tam autor, tylko on wyszedł z pewnego środowiska, które obrosło oczywiście mitami. Tak? Mówi się, że oświeceni to są spiskowcy, że to ten zgniły Zachód, który przyszedł do nas, a my tu mieliśmy porządny, dobry ustrój republikański, że to masoni, że Żydzi i wszystkie najgorsze rzeczy, jakie tylko można wymyślić, no to wiążą się częstokroć z oświeceniem. Może to też wynikać z tego, że ono faktycznie w kanonie lektur szkolnych na przykład, a no, będziemy się pewnie w tych rozmowach jakoś odwoływać do tego, bo to jest no, ta podstawa, do której każdy sięga jakoś, tak? Pamięcią do szkoły sięgnie, wydaje mi się, prawie każdy, kto tę szkołę skończył. Tak? To oświecenie tak czy inaczej albo było jakoś ideologizowane z oczywistych względów. Tak? Po dziś starsi profesorowie czasem mówią, że oświecenie to właśnie komuniści. Tak? W związku z czym nie jest to. Bezbożnicy. Też, ale z komunizmem się dosyć często to kojarzy. Jan Paweł II przecież w Pamięci i Tożsamości, skądinąd przecież wybitny filozof, opowiadał, że to jest właśnie początek myśli totalitarnej, tak? To cogito ergo sum Kartezjusza. A gdybyś spojrzeć na taki tekst właśnie jak konstytucja... Taka tradycja racjonalistyczna, bo trzeba powiedzieć, że Kartezjusz to taki ojciec racjonalizmu, francuski filozof, no tego Francuzi, to też ciekawe, Francuzi się do dzisiaj nim chwalą i na marginesie trzeba powiedzieć, że nasz pomysł, że Francuzi są tacy romantyczni i w ogóle za serce chwytający, jest zupełnie bez sensu. No dobrze. Tak, ale chodziłoby mi o to, że właśnie, żeby przeczytać konstytucję jako tekst dobrze napisany przez środowisko określone. Dobra, ale to ja będę się z tobą kłócił i powiem tak. No, dzisiaj mamy różne dyskusje na temat konstytucji, prawda? Mówimy o naszej konstytucji obecnej, lepiej lub gorzej, opatrujemy ją różnymi tam przymiotnikami, nie zawsze dobrymi, ale w każdym razie ta konstytucja jakoś funkcjonuje. Ja bym chciał uciec od tej dyskusji, tylko właśnie pokazać konstytucję 3 maja, co do której my się zgadzamy, prawda? Ona jest ważna, tak? Powiedz nam, jak myślisz, czy ona rzeczywiście jest taką fundamentalnym tekstem? Może być takim fundamentalnym tekstem dla nas? Może, ale to w ogóle odsyłasz do sprawy szerszej, to znaczy czy my mieliśmy oświecenie w ogóle w tym kraju, czy przerobiliśmy w swojej historii ten etap oświeceniowy. Konstytucja mogłaby wskazywać na to, że dyskretnie zaczęto pewne rzeczy robić, a potem nagle bum, jest konstytucja, tylko że nie zdążyliśmy tego zobaczyć, efektów tego myślenia, bo oczywiście wymyślono wspaniały dokument. Tam było mnóstwo czczych przechwałek i mrzonek,
ale dokument istniał jako jakaś taka instytucjonalna podstawa tych oświeceniowych idei. Natomiast potem się zrobiło tragicznie nagle, bo pochód armii Suworowa i tragedie, które nastąpiły między 92 a 94 rokiem, sprawiły, że państwo zniknęło, przez co my nie zdążyliśmy się zorientować, czy to zaplecze instytucjonalne dla idei funkcjonuje. Suworow rzeczywiście nam troszeczkę popsuł szyki. My się chwalimy Konstytucją 3 maja. My się chwalimy Konstytucją 3 maja. W powszechnej takiej świadomości społecznej Konstytucja 3 maja jest konstytucją, no, takim wielkim, wielkim dorobkiem kultury polskiej. Chwalimy się tym, że jest drugą konstytucją na świecie, że jest pierwsza w Europie. Francuzi się spóźnili o kilka miesięcy. Chociaż Francuzi o tym nie wiedzą. W większości uważają, że oni są pierwsi. Ale to znowu na marginesie. Natomiast jakbyś powiedział, bo no jednak trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, że ta konstytucja nie jest wynikiem zbiorowej mądrości narodu, tylko jednak uwarunkowań, które niektórzy nazywają wręcz zamachem stanu. Tak, zresztą to się skończyło tragicznie w ten mianowicie sposób, że właśnie uchwalenie konstytucji bocznymi drzwiami, tak jak mówiłeś, rozsierdziło Katarzynę po prostu. No i to jest też źródło mrocznej legendy polskiego oświecenia. To znaczy, że myśli się, że faktycznie konstytucja, coś pięknego, wyjątkowego, nie tylko na tle europejskim, ale właśnie światowym, no ale z drugiej to właśnie przez to ten imperializm nas zalał i państwo zniknęło. Czyli powinniśmy zostać w tym państwie, które uważamy za takie pokłosie sarmatyzmu, czasów saskich, tego jest... Nie, ja nie mówię, co powinniśmy zrobić. I tak dalej, tak, wtedy byłoby dobrze, tak? Nie mówię, co powinniśmy zrobić. Chodzi o to, że nie da się tego jednoznacznie zinterpretować. Jako dokument możemy czytać pewne rzeczy, ale kontekst jest taki, jaki jest. Tak? Słuchaj, no dobrze, ale to ja popatrzę na to jeszcze inaczej. To popatrz, bo znowu mamy taki model, czy nie wiem, czy znowu, ale w każdym razie jakoś tam występujący taki model, w którym grupa ludzi wie lepiej, tak? Grupa ludzi wie lepiej i trochę uszczęśliwia nas na siłę. I teraz tak, my się dzisiaj tym chwalimy, jeszcze raz powtarzam, ale no, to tylko ta grupa ludzi tak sobie myślała. Może to jest trochę takie usprawiedliwienie do takiego myślenia, że my mamy prawo, pewna grupa, czy jak ją nam nazwiemy, jak ty odnosisz do masonerii, czy do tych, czy do tamtych, czy do dobrze wykształconych, czy tych, którzy... No, jak potem w powrocie posła będziemy sobie czytali, że trzeba pojechać najpierw do Londynu i do Paryża i zobaczyć, jak to tam wygląda, tak? I wrócić, to jest kwestia, jeszcze raz mówię, jakiegoś takiego modelu, którym może nie każdy by się chciał zgodzić. No, znaczy rozumiem, etapie, rozumiem, rozumiem problem, ale to jest efekt takiego myślenia bardzo potocznego o oświeceniu. Jako o pewnym projekcie skończonym. Wprowadzamy oświecenie, jest idealnie i już nic nie trzeba zmieniać, ponieważ intelektualiści wprowadzili nam właśnie tę utopię. Otóż utopia nie istnieje z zasady, ponieważ jest utopią. I tak należy czytać oświecenie, myśl oświeceniową czy myśl konstytucyjną, jako pewien projekt. Oświecenie nie jest, tak jak się czasem sądzi dzisiaj, czymś radykalnym. Wszyscy ci myśliciele, których przywołujemy trochę bezmyślnie, jak Immanuel Kant, który mówił, że oświecenie to jest to wyjście z niepełnoletności. Tak? Ale jak się poczyta dalej troszeczkę niż robią to publicyści, jak choćby Paweł Lisicki, który tam kiedyś opowiadał Dyrdy Mały, że oświecenie to jest zrzucanie Boga z piedestału i w zasadzie czysty satanizm niemalże. No to jak się poczyta troszeczkę dalej Immanuela Kanta, na którego tenże Lisicki się powoływał, to widać, że on jest bardzo krytyczny wobec swojego własnego projektu, że oświecenie to jest właśnie forma konserwatyzmu paradoksalnie, nie rewolucjonizmu. Chodzi o to, że w pewnym momencie trzeba uznać, że rozum ludzki się wyczerpał, gdzieś jego zdolności są, się wyczerpały i oświecenie wprowadza się jako projekt. Tak samo jest z konstytucją. Ci, którzy ją stworzyli, co do dnia wymyślili sobie, kiedy się spotkają, to oczywiście jest efekt tego utopijnego myślenia oświeceniowego. Można się z tego śmiać, ale to pokazuje, że
już wtedy myślano, że oświecenie to jest właśnie projekt, nad tym się myśli, to trzeba przerobić, nie można sobie wprowadzić konstytucji i ona już jest, tak? No tak, myśmy też, jak już cytujesz Kanta, to popadliśmy w tę niepełnoletność z własnej winy, to też warto powiedzieć, tak? I to jest też kwestia edukacji i szkolenia. Dobrze, ale Igor, w takim razie, bo nie mamy aż tyle czasu, żeby o tym rozmawiać, to rzeczywiście sięgnijmy do tekstu, bo my sobie wymieniamy tę konstytucję 3 maja 1791 roku, przypominam. Bardzo ciekawa to jest lektura z dwóch powodów, które dla nas może być bardzo aktualne. Jeden powód, czy pierwszy powód, teraz się zastanawiam, bo nie wiem, który ważniejszy, a są z różnego porządku. Jeden to jest fascynująca rzecz, mianowicie w punkcie pierwszym Konstytucja 3 maja w nagłówku religia panująca. A jeszcze wcześniej, czy też w imię Boga, w Trójcy Świętej, tak jest, jedynego. Tak jest, słusznie. No ale dobrze, ten początek troszeczkę traktuję retorycznie, ale coś bardziej fascynującego dla mnie się pojawia w tym pierwszym paragrafie, w tej pierwszej części. Mianowicie jest bardzo mocne określenie, coś, co by się nam dzisiaj pewnie podobało, przynajmniej części z nas by się podobało, mianowicie bardzo wyraźne określenie, że religia rzymskokatolicka jest religią panującą. Bardzo mocne postanowienie. Jest religią panującą w państwie. I coś, co jest kapitalne z mojego punktu widzenia, fascynujące zupełnie. Przepraszam, że się egzaltuję, ale wymaga, moim zdaniem to wymaga takiej egzaltacji. Mianowicie wywiedzenie z tego natychmiast takiego chrześcijańskiego wniosku o tym, że tak, religia rzymskokatolicka jest religią panującą, ale ponieważ religia rzymskokatolicka ma na pierwszym miejscu wypisaną miłość bliźniego, to jakby w naturalny sposób, nierozerwalny, to panowanie religii rzymskokatolickiej wiąże się z tolerancją, wiąże się z uznaniem praw innych ludzi, innych wyznań, innych religii, innych przekonań i tak dalej, i tak dalej. To nie jest powiedzenie, że to są nasi wrogowie, ktoś inny, tylko wręcz właśnie stwierdzenie, że skoro jesteśmy rzymskimi katolikami, to to konstytutywnie wymaga od nas tolerancji wobec innych. To jest dla mnie fascynujące zupełnie i coś, czego my dzisiaj w ogóle nie robimy. To jest jedna metoda interpretacji, taka właśnie oświeceniowa, bym powiedział, w duchu tolerancji religijnej, czy może nawet w duchu fascynacji religią naturalną, tak? Każdy ma jakąś swoją religię, być może też o to chodzi. Ale ja bym właśnie tutaj dostrzegł element czysto retoryczny. To znaczy, że trzeba się dostosować do wymogów panujących po prostu. Czyli na świecie, bo ponieważ konstytucja... Że to jest poprawność polityczna już wtedy wymyślona? Bo ten oczywiście, państwo było wtedy tak państwo miało wtedy charakter wyznaniowy. Znaczy nie możemy nakładać naszego sposobu myślenia na tamten. Znaczy trzeba docenić to oczywiście i można myśleć o tym w duchu oświeceniowym, tak jak ty teraz, ale też spróbujmy dostrzec w tym taki chwyt retoryczny, że owszem, zgadzamy się na tę religię panującą, bo po prostu inaczej być nie może. Król jest katolikiem poza tym, poza tym, że masonem. No tak. Czyja władza tego religia? Nie powiedziałbym aż tak dosadnie. To znaczy on po prostu robi taki ukłon w stronę społeczeństwa razem ze środowiskiem, z którym to wymyślił, ale jednocześnie, kiedy piszą o tym, że nie wolno zmienić religii, to w gruncie rzeczy nie wiadomo, czy jakaś kara za to kogokolwiek spotka. Niby piszą, że apostazja. Tak. No ale czy mamy jakieś świadectwa tego? Nie bardzo. Raczej ważniejsza jest ta następna część. To znaczy to, że każdy może sobie być chrześcijaninem jakiegokolwiek wyznania, albo nawet w ogóle niekoniecznie chrześcijaninem. Ponieważ chodziło o to i w sytuacji tak okaleczonego państwa, myślę, że to z tyłu głowy mieli... Jedność. Nie, myślę, że to z tyłu głowy mieli twórcy konstytucji,
żeby jak najwięcej ludzi ściągnąć do tego kraju. No, no i właśnie dlatego tak się przerazili w Prusach tą konstytucją, tak? Bo uznali, że nagle wszyscy ściągną do Rzeczypospolitej, która ma tak genialny ustrój. No i teraz rozumiemy tę tragedię późniejszą. Myśmy się nie zrozumieli, bo właśnie to miałem na myśli, mówiąc budować jedność, to znaczy dać taką płaszczyznę rzeczywiście wspólnotową. Zresztą taką płaszczyznę, która Polska, to kłania się profesor Tasbir, prędzej, czy budowała, i teraz pytanie, czy budowała z prawdziwego przekonania, czy tylko z pewnej koniunktury politycznej. Dobrze, ale jedno nie wyklucza drugiego. Tak jest, tak, słusznie. Natomiast ja chcę się troszeczkę obronić, dlatego że tu nawymyślałeś mi od oświeceniowców, co mnie bardzo zmartwiło. To była pochwała właśnie. No wiem, że z twojego punktu widzenia to jest pochwała, z mojego punktu widzenia to trochę muszę to przemyśleć. Natomiast, ale dobrze, ja kiedy mówiłem to, co mówiłem na początku, to nie chciałem mówić oświeceniowo, tylko chciałem mówić od strony religii. To znaczy chciałem mówić właśnie od strony teraźniejszości, to znaczy tego, że my dzisiaj bardzo mocno podkreślamy, czy chcemy podkreślać, przynajmniej niektórzy, czy część z nas, nie budując tej wspólnoty, o której ty mówisz, tak? Tę naczelną rolę religii rzymskokatolickiej, która prawdopodobnie nadal jest jakoś istotna w społeczeństwie polskim, przecież umówmy się, no to sobie rościmy to prawo, tak? Te środowiska, które ci ludzie, którzy mówią, że my jesteśmy przede wszystkim właśnie rzymskimi katolikami, to bardzo chcą to uwypuklić. Ja już nie chcę mówić o takim instytucjonalnym wprowadzeniu tego do prawodawstwa polskiego, ale w ogóle świadomości. A jednocześnie nie wyciągają, nie widzą tego związku przyczynowo-skutkowego, tak? To znaczy tego, że jedno musi się wiązać z drugim. To znaczy, jeżeli deklarujemy swoją rzymskokatolickie stanowisko, czy przekonania, czy wiarę przede wszystkim, no to ona powinna, z niej powinno wynikać ta druga część. Już nie retorycznie, tylko naprawdę. No cóż mogę powiedzieć, naprawdę się z tobą zgadzam. Nie może być. To po pierwsze. Ciekawi mnie to, że często w naszej rozmowie chyba pojawia się słowo instytucja, instytucjonalizacja, ponieważ wydaje mi się, że myślenie o oświeceniu, o historii oświecenia, nawet jeśli potraktować to jako historię dłuższą niż tylko koniec XVII-XVIII wieku, to jest właśnie opowieść o instytucjach, o budowaniu tego instytucjonalnego zaplecza dla idei. To znaczy chodzi o taką sytuację, kiedy no, ostatnio przypominał to profesor Martin Krygier, parę polityk temu bodajże, że aczkolwiek w kontekście demokracji, ale tu akurat oświecenie i późniejsze rzeczy jakoś tak myślę, że można związać. To znaczy chodziłoby o to, że oświecenie, czy też konstytucja, czy to wszystko, o czym teraz gadamy, zmierza do tego, by spory personalne jakoś umniejszać. To znaczy, żeby to były spory instytucjonalne, między instytucjami. To znaczy sytuacja, kiedy ktoś chce coś sobie zrobić, postanowić w państwie, a instytucja mu mówi, musisz się odwołać do tej instytucji. Igorze, czas nas goni, więc jeszcze chcę zapytać cię o jedną rzecz. Znaczy pokazać to, co mnie zafascynowało drugiej. Obawiam się, że trochę przekroczymy nasz czas. Mianowicie, skoro ty z kolei mówisz, podkreśliłeś instytucjonalność, no to oczywiście nie mógłbym nie podkreślić trójpodziału władz. W tej konstytucji ten trójpodział władz jest, no, bije po oczach, tak? Znaczy jest wyraźnie pokazana władza wykonawcza króla, władza ustawodawcza Sejmu, władza sądownicza i wyraźnie jest powiedziane, że król nie ma prawa ingerować, nie ma prawa ustanawiać praw, nie ma prawa ingerować w władzę. No to jest sprawa z polskiej specyfiki, znaczy ten król akurat po prostu nie był lubiany, wręcz można powiedzieć, że był nieznoszony. Ale i wywalczenie jakichkolwiek praw dla niego to już było coś. Sam fakt, że ta instytucja, że ta konstytucja powstała, jest świadectwem tej jego walki o wprowadzenie oświecenia rozumianego właśnie jako zaplecze instytucjonalne.
to mnie trochę zmartwiłeś swoją odpowiedzią, dlatego że ja jednak miałem nadzieję, zgodnie z tym, co powiedziałaś przed chwilą, że uciekamy od spraw personalnych. Ja rozumiem, że taki smaczek tutaj jest, jeśli chodzi o pewnego pana z dynastii Wettinów, tak? Natomiast wydaje się, że jednak ten zamysł jest tutaj bardzo istotny, to znaczy to podkreślenie, że król nie ma takich praw. Mhm. Oczywiście my w historii Polski mamy od czasów liberum veto, czy nihil novi, czy może bardziej tu byłoby na czasie pokazanie, że król zawsze był słaby. To Francuzów bardzo bulwersowało, prawda, Walezego bardzo bulwersowało, jak to rządzić w takim kraju. Ale nie tylko, bo Anglicy tak samo byli oburzeni, jak się okazało, że Sobieskiego ktoś szablą pogonił na Sejmie. Na przykład, prawda? I to pytanie, czy dobrze, czy źle, to jest zupełnie inne pytanie, tak? To znaczy być może ten etap też, mówiłeś o tym, że myśmy oświecenie nie przeszli, a może tego etapu też nie przeszliśmy i może za szybko weszliśmy w demokrację szlachecką, ale to na inne spotkanie sobie może zostawimy. No, chciałbym zakończyć tym jednak mocniejszym podkreśleniem, że cokolwiek myślimy dzisiaj o naszej konstytucji, czy o tym, co jest podstawą naszego państwa, to w Konstytucji 3 maja, nie w Konstytucji ostatniej, jak ją zwał, tak zwał. Ja nie chcę, nie chcę tu używać określeń, które myślę są trochę nieprzystojne, to jednak ten trójpodział władzy jest bardzo wyraźny. Bardzo wyraźnie jest określony nawet z tym twoim dopowiedzeniem co do lektora Saskiego. I to też pokazuje, że jednak ten projekt Stanisława Augusta Poniatowskiego, to znaczy, żeby potraktować oświecenie jako coś, nad czym się pracuje i czego efekty być może zobaczymy długo po naszej śmierci, że to chyba zadziałało, skoro ludzie jednak wyszli na ulicę, na samo słowo konstytucja, bo oni być może nawet nie czytali tego dokumentu, na pewno. A nawet możemy powiedzieć, że z pewnością nie czytali. Uh-huh. Ale jednak samo słowo obrosło jakiegoś rodzaju godnością mimo wszystko, a to właśnie jest oświecenie, to znaczy budowanie jakiejś takiej godności instytucji, świetnie, które sprawiają, że ktoś nie może sobie zrobić tego, co chce, tylko ktoś inny mówi, ale musisz się odwołać do instytucji, a jak ona sprawi, że zrobisz to, co chcesz, to jednak i tak nie zrobisz, bo jeszcze jest kolejna instytucja, która jest instancją ostateczną i dopiero wtedy lud się zgodzi. No to nie skoro doszło do tego, że jednak ludzie wyszli na hasło konstytucja na ulicę, to może, nie mówię tego z całą pewnością, ale może się okazać, że ten projekt Stanisława Augusta Poniatowskiego w jakimś stopniu minimalnym, ale w jakimś stopniu się udał. No i dlatego trzeba mu dziękować za to. No to dziękujemy Stanisławowi Augustowi i dziękuję tobie, Igorze, i do zobaczenia. Dziękuję.